Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Przyjmujemy miłość Jezusa w zachowaniu Jego przykazań. Zachowanie przykazań Bożych jest odpowiedzialnym potraktowaniem własnego życia. Bądź człowiekiem, który zdobywa się na postawy odpowiedzialne, a wówczas odczujesz miłość Boga. My przez zachowanie przykazań trwamy w miłości Bożej. Oddajemy życie w ręce innych, gdy prawdziwie oddaliśmy je w ręce Boga. Równocześnie stajemy się nosicielami miłości i radości. Miłość bez radości jest nieprawdziwa. Miłość bez pełnej zgody na ofiarowanie się, na tracenie własnego życia jest nieporozumieniem. Wytrwamy w miłości, jeśli ona będzie w nas i duchem, i ciałem. Miłość jest największą potrzebą i najtrudniejszą drogą. My dusimy się, gdy nie czujemy się komuś potrzebni. Ludzie, którzy kochają, mówią, że żyją pełnią życia, że są szczęśliwi. Żeby żyć, to trzeba mieć dla kogoś, dla czegoś. Życie jest odpowiadaniem na to, co się w nim pojawia. Gdy człowiek dobrze odpowiada na to, co życie niesie ze sobą, wówczas miłuje. Można dobrze odpowiadać tym, którzy uderzają w policzek. Dobrze odpowiadać na doświadczenia to praktykować zasady z góry 8 błogosławieństw. Można się radować z Nim, w Nim i dla Niego. Kiedy wytrwanie w miłości staje się możliwe? Gdy będzie w nas radość, która jest z Boga, która nas niesie ponad wszystkim, co złe. I to ona prowadzi przez nasze ludzkie problemy. I to ona nie pozwala się zniechęcić, ani załamać, ani wycofać, ani powiedzieć: dosyć, ja nie chcę dalej tak żyć. To, co trudne, dzięki radości, staje się miejscem odrodzenia, ożywienia i pogłębienia wiary. To właśnie radość pomaga mądrze patrzeć na życie własne i najbliższych nam osób. Bo gdzie radość, tam i łagodność w mowie. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Człowiek może stawać się mocny tym, co wychodzi z ust jego. Co wychodzi z moich ust? Czy to czyni mnie
mocnym.